miasto wystąpiło do Rządowego Funduszu Polski Ład o dofinansowanie budowy i remontu 3 ulic. O szczegółach prezydent Andrzej Nowakowski opowiedział podczas konferencji prasowej. Wniosek numer 1 to wniosek dotyczący budowy nowego odcinka ulicy Przemysłowej wraz z układem drogowym i niezbędną infrastrukturą techniczną dla przyległego terenu inwestycyjnego, czyli popularnie zwany nową Przemysłową. To jest bardzo istotne z punktu widzenia prorozwojowego nowych terenów inwestycyjnych dla miasta. Drugi wniosek dotyczy przebudowy dwóch fragmentów ulicy Łukasiewicza. Tego między Nowowiejskiego a Tysiąclecia oraz kolejnego od skrzyżowania z Długą do ulicy Zglenickiego. Zakres przewidzianych prac jest duży i obejmuje m.in. rozdział kanalizacji na sanitarną i deszczową, przebudowę sieci wodociągowej, budowę drogi rowerowej, przebudowę chodnika i odtworzenie nawierzchni jezdni. W planach jest także budowa dwóch rond na skrzyżowaniach z ulicami Zglenickiego oraz Chemików. Trzeci wniosek o dofinansowanie dotyczy przebudowy ulicy Kościuszki. W tym przypadku plany zakładają przede wszystkim rozdział kolektorów ściekowych i budowę kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni na odcinku od placu Narutowicza do ulicy Warszawskiej. Miasto liczy, że tym razem otrzyma dotację, chociaż wcześniejsze projekty nie spotkały się z przychylnością rządzących. Festiwal Audio River po przerwie spowodowanej pandemią powrócił do Płocka. Impreza odbyła się w nieco zmienionej formule. Tym razem uczestnicy spotkali się nie na plaży, a na schodach Broniewskiego. Festiwal trwał 2 dni, a każdego z nich bawiło się ponad 4000 osób. Wydarzenie było okazją do rozmów o mijającym roku i wyzwaniach dla branży muzycznej. Udział w dyskusjach wzięli m.in. artyści, dziennikarze, przedstawiciele festiwali muzycznych oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Przede wszystkim jednak Audio River jak zwykle był wielkim świętem muzyki z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd.